Zapraszam serdecznie na nasze czterodniowe szkolenie, które odbędzie się już od 27 czerwca w Warszawie. Przerobimy wszystkie cztery moduły, począwszy od siły, następnie szybkość i moc, wytrzymałość i zwieńczymy wszystko planowaniem i monitoringiem. Kompletny czterodniowy kurs, który możesz znaleźć na stronie www.betterway.com.pl lub na naszym wydarzeniu na Facebooku w zakładce wydarzenia. Znajdziesz link do zapisu i wszystkie niezbędne informacje, szczegóły miejsca oraz wszelkie zmiany, jakie będą następowały w przeciągu tego czasu. Serdecznie zapraszam i mam nadzieję, że do zobaczenia. Cześć! Cześć, witam serdecznie, z tej strony Michał Kwietniewski i zapraszam Cię do kolejnego odcinku podcastu Motoryka w piłce nożnej zza kulis. Dzisiejszym moim gościem jest osoba, która według mnie pojawiła się niedawno z takim bardzo dużym przytupem, natomiast w zawodzie przygotowania motorycznego jest od dawna, tylko że niestety na obczyźnie. Mówię niestety, bo na pewno wiele osób z nas tutaj pracujących mogłoby się sporo od Mikołaja nauczyć. Ale tak jak zawsze, nie będę nic spoilerował. Niech Mikołaj przedstawi się sam. Cześć, witajcie wszyscy. Nazywam się Mikołaj Pójdak. W tej chwili jestem koordynatorem, jeśli chodzi o ten Departament Przygotowania Motorycznego w Watford FC, jeśli chodzi o Akademię. I pracuję też z pierwszym zespołem kobiet i zespołem U23 na co dzień. No i jeśli chodzi o dodatkowe rzeczy, no to też prowadzę własny biznes Science plus Football i Performance Science MP. Okej, Miki, no to, bo mnie na pewno to interesuje. Znalazłeś się w Watfordzie nie przez przypadek. To mógłbyś powiedzieć, jak to wygląda. To powiedz, jak przebiega twoja droga? No bo kończyłeś AWF na w Gdańsku? Nie skończyłem. Nie skończyłeś? Nie. Znaczy, generalnie przygoda zaczęła się od tego, że wyjechałem do Ameryki na chwilę i jakoś tak mi zachciało się podróżowania. Wróciłem na chwilę na AWF i szukałem możliwości wyjazdu. No i akurat wtedy natknąłem się na czasopismo od kogoś, kto pomagał na wyjazdy na studia za granicę. I tam jeszcze grałem w piłkę przez chwilę w Dachi, jakieś epizody były. I chyba po pół roku zdecydowałem się wtedy, szukałem możliwości aplikacji. I dokończyłem ten drugi rok na AWF-ie w Polsce i znalazłem sobie kierunek, który mi się podobał i uniwersytet w Anglii. I przeniosłem się we wrześniu już na studia licencjackie, jeśli chodzi o Sport Science w Derby. Tam zrobiłem ten kierunek, który normalnie się robi w 3 lata, w 2 lata i też odbyłem staż. Na drużynach uniwersyteckich z drużyną rugby i z drużyną amerykańskiego futbolu. No i pracowałem też przez chwilę z Akademią Derby County. No a później po skończeniu studiów i skończeniu moich badań, będąc chwilę w Londynie, tak po prostu przejeżdżając na jeden dzień, tak mi się spodobało, że pomyślałem sobie, że muszę tam być. No i zaaplikowałem na te studia, na magisterkę w Londynie. Zrobiłem Sport Science, przez chwilę pracowałem w laboratorium i pojawiła się jakby oferta pracy w pierwszym zespole kobiecym wtedy. No i zaaplikowałem, tam dostałem. Po jakimś czasie tak się złożyło, że head of medical w tym czasie, który pracował z kobietami, był też head of medical w Akademii Watford. No i moja praca się jakby spodobała. Pod koniec sezonu zaproponował mi, czy nie chciałbym ewentualnie zobaczyć, jak pracujemy w Akademii. No i tak się złożyło, że później potrzebowali pomocy w okresie przygotowawczym. No i się sprawdziłem. Na początku zaproponowali mi pracę na pół etatu. Później te godziny się zwiększyły. No i po jakimś czasie oczywiście zbudowałem to zaufanie i teraz od tego sezonu jestem odpowiedzialny za koordynację tego pionu przygotowania motorycznego, jeśli chodzi o akademię. No i jakby dalej pracuję z kobietami.
Czyli powiedz, od którego roku zaczęła się twoja historia cała z Watfordem? Znaczy, z Watfordem to już trzeci, czwarty sezon jest w sumie. Okej. Okay. No to dość dużo. Wiesz, próbuję to zgrać z czasem, kiedy u nas zaczęło to jakkolwiek w ogóle raczkować, nie? U nas to był rok 2014. Czyli 13, w sumie wtedy, no, kiedy wyjechałem, można powiedzieć. Znaczy powiem ci tak, że jak wyjeżdżałem, to byłem zielony, bo u nas na przykład na specjalizacji na WF-ie robiliśmy zajęcia z drabinki. Także to było przygotowanie motoryczne. No to ja ci powiem, że wygląda to cały czas jednak nie tak, jak powinno. No ale nie mi oceniasz wszystkie szkoły. Wiem, jak to wygląda w Warszawie, wiem, jak to wygląda w okolicznych, bo w Warszawie nie tylko AWF teraz się trudni tego typu specjalizacjami. I cały czas wygląda to różnie, a na pewno jest duża rezerwa tutaj, nie? Podejrzewam, że jeszcze cały czas, no, jakby patrząc, powiedzmy, w kierunku angielskim, nie? Tam są te sztaby rozbudowane, jest, tak ty mówisz, departament, no wiesz, no w Polsce nie występuje coś takiego departament przygotowania motorycznego, czy sport science, w ogóle sport science nie występuje, jest wiesz, one man show, nie? On robi wszystko, jeszcze dobrze jakby sprzątał, nie? Także zastanawiam się, jak daleko musimy gonić, jak daleko jeszcze nam zostało do chociażby tak naprawdę niedalekich naszych sąsiadów, jakim jest Wielka Brytania, bo to nie są Stany Zjednoczone. To jest raptem ile tam, półtorej godziny się leci? Dwie godziny? No, półtorej godziny. No, półtorej godziny lotu samolotu. Także stosunkowo niedaleko, a jednak przepaść. A powiedz mi, bo to jest ciekawe, mówisz, że tak naprawdę zostałeś trochę złowiony, nie, do Watfordu. No, można tak powiedzieć. Czy w Anglii odbywa się jakaś otwarta rekrutacja, żeby dostać się do jakiegoś tam klubu? Wiesz, to czasem przeglądając gdzieś tam, nie wiem, LinkedIn, przeglądając jakieś strony z ofertami pracy, często pojawiają się oferty typu Akademia Arsenalu, Akademia Tottenhamu, Boltonu, jakieś takie firmy, które się kojarzy. I powiedz, czy to jest popularna praktyka w Anglii, właśnie dostawanie się poprzez taki zwykły konkurs CV? Czy mogę powiedzieć, że na takie, jeśli chodzi o takie pozycje i ogólnie rekrutację w taki sposób, to zazwyczaj musi się przebić przez 300 CV na jedną pozycję. No, więc, to ja mam tu już świadomość. Więc jeśli chodzi o taką rekrutację, no to generalnie tak, ale ten proces jest bardzo... Jako, że tych pozycji nie jest wiele, więc oni postarają się jakby zatrudnić tych najlepszych ludzi. I raz, że środowisko jest, no jakby wszyscy się znamy w tym środowisku. Każdy jeździ na konferencje, na te same konferencje, ludzie się wymieniają, czasami się widzą na tych samych konferencjach kilka razy, zaczynają rozmawiać i tak dalej. I wszyscy widzą, kto jest jakby kto się chce uczyć i kto się rozwija. I kto jest otwarty na tą wiedzę, tak? I poprzez to też ludzie weryfikują ewentualnie, bo łatwiej jest poznać kogoś twarzą w twarz na takiej konferencji, zobaczyć, co sobie reprezentuje, jakąś osobą. I często to też, bo często nawiązuje się też przyjaźnie i czasami jest łatwiej poprzez taki sposób ewentualnie, mimo tego, że aplikujesz, ktoś cię zna już w klubie, wie, że aplikujesz i czasami ta droga jest jeszcze łatwiejsza, jeśli chodzi o ten proces rekrutacji. Czyli tutaj, że jakby są takie trzy ścieżki właśnie poprzez ten proces rekrutacji, taki poprzez ewentualnie HR w klubie, tak? Jest jeszcze, jakby masz możliwość odbycia stażu przez uniwersytet, czyli aplikujesz, będąc jeszcze na studiach, i jako stażysta ewentualnie po roku, dwóch, nagle klub ci zaoferuje, bo widzi w tobie potencjał. I zaoferuje ci tą pracę. I ten trzeci to jest jakby właśnie przez to, że ewentualnie nagle pojawia się pozycja, tak? Ktoś znajomy cię zaprosi, żebyś mu pomógł. I nagle trener, żeby spodobała się trenerom też i klub ci proponuje pozycję, załóżmy albo na rok, albo na nieokreślony czas. Więc jakby są różne ścieżki. Czasami niektórzy są szczęśliwi, jeśli chodzi lucky, że tak powiem, no jeśli chodzi o tą... A powiedz mi,
Powiedz mi, bo mnie to zastanawia, czy u Was bardzo mocno kładzie się nacisk na certyfikację czy potwierdzenie swoich umiejętności, na przykład na podstawie UKSCA albo NSCA, albo innych, nie wiem. Jeśli chodzi o klub, papierów? To tak jak mówisz, klub musi spełniać pewne standardy, jeśli chodzi o swój staff, który zatrudnia, tak? Czyli jeśli na przykład mamy tak zwane według tego ICPP, są cztery kategorie tak, akademii i na podstawie różnych kategorii musisz zatrudnić odpowiednie osoby, musisz mieć odpowiednią ilość staffu, godzin z zawodnikami i tak dalej, i tak dalej. No i między innymi też są te wytyczne, jeśli chodzi o kwalifikacje. Także jeśli ktoś miałby mnie zatrudnić, to ja muszę mieć konkretne kwalifikacje na tą pozycję, żeby klub mógł spełnić warunki licencyjne. Bo oprócz UKSCA, angielski związek FA też wydaje swoje uprawnienia, prawda? Przygotowania fizycznego. On miał, ale w tej chwili już, to mi się wydaje, że to pojawiło się chyba z 3-4 lata temu. Tego w tej chwili nie ma, bo szukałem, bo też chciałem to zrobić. Mhm. Było prowadzone to przez bardzo ciekawe osoby, takie z ogromnym doświadczeniem, ale te kursy były już niedostępne, bo to było tak zwane FA, chyba Strength Conditioning Award, Performance Coach Award, coś takiego. No, no. Ale to jest to wymagane, na przykład posiadanie UKSCA, czy nie? Bo dlaczego pytam? Bo u nas też zaczęli wprowadzać certyfikację szkółek, to się tak nazywa u nas, według jakichś tam medali, gwiazdek i tak dalej, i tak dalej. No oczywiście jest to projekt w powijakach, ale właśnie do takiego systemu chcą dążyć. Też Polskie Stowarzyszenie Treningu Motorycznego też działa jakby w tym kierunku, żeby w końcu zawód trenera przygotowania motorycznego był uregulowany w jakichkolwiek ryzach prawnych. No i teraz właśnie moje pytanie, czy na przykład taki Watford, jako twój pracodawca, ma wymóg od FA, żebyś ty miał papier UKSCA? Czyli nie od FA, ale od Premier League. Bo jakby Premier League. No tak, ja muszę mieć konkretne uprawnienia. Teraz jeszcze dochodzi do tego jakby taki nowa certyfikacja, jeśli chodzi o BASIS, czyli from British Association of Sport and Exercise Science, czyli jakby taka kwalifikacja naukowca, takiego applied scientist w tym środowisku, w którym żyjemy i pracujemy. Czyli nie takiego kogoś, który pracuje w laboratorium, tak. Tylko kogoś, kto współpracuje z trenerami i ma... Jeszcze specjalizacja w specjalizacji. Dokładnie. Czyli taki praktyk laboratoryjny, tak można to nazwać? No, coś w tym stylu. Coś w tym stylu. No to jest mega ciekawe. To pokazuje, jak ten proces jest złożony, jak on wiele rzeczy wymaga. Miki, ja ostatnio byłem, pracowałem przez jakiś czas z reprezentacją Polski U19 i przygotowywaliśmy się do eliminacji Euro i graliśmy kilkukrotnie z drużynami z Wysp. Graliśmy z Walią, graliśmy z Anglikami dwa razy. Powiedz mi, jak ty oceniasz tych młodych chłopaków wchodzących, czy gdzieś tam kończących etap akademii, wchodzących w zespoły U23, ewentualnie w zespoły już te pierwsze, zespoły seniorskie. Jak widzisz, czy oni, te dzieciaki mają jakieś braki, bo u nas te braki widać na pierwszy rzut oka i potem często wychodząc na boisko, oczywiście nie w 100%, ale tak powiedzmy w 70 na pewno. I czy taka sama sytuacja jest u Was? Bo ja pamiętam tych zawodników, oni przerastali naszych chłopaków często, może znowu nie 100%, bo to jest, zawsze będzie krzywdzące, ale jednak byli mocniejsi fizycznie pod względem szybkości, pod względem czasem, nie wiem, czy cech wolicjonalnych, czy po prostu ta szybkość dawała im na tyle przewagę. Na pewno też swoją sylwetką atletyczną sprawiali zupełnie, wiesz, no inne wrażenie. Szczególnie zespół angielski. Walijski troszeczkę mniej, ale szczególnie zespół angielski. No i teraz pytanie do Ciebie. Czy te dzieciaki, ta młodzież, która wzrasta, ona rzeczywiście odstaje, czy nie odstaje, czy to nie jest uregulowane? Takie nie jest... Jeśli chodzi o angielską, czy... Angielską. Mówię o Tobie, nie? Masz wzgląd do tych chłopaków i wiesz, jakby, którzy opuszczają Cię, nie? Na koniec. Czy myślę, jeśli chodzi o... Myślę, że takim decydującym aspektem, bo jakby jeśli chodzi o ten aspekt przygotowania motorycznego, to jakby zawsze możesz poprawić, tak?
ale dość ciężko jest już poprawić w tym wieku. Znaczy akurat teraz pojawia się jakaś tam naukowa ewidencja, że ten wiek 18 do 22 lat jest jakby takim kolejnym okienkiem, jeśli chodzi o możliwość nauki, w tym wieku dość mocno ci chłopcy mogą wchłonąć dość dużo, ale potrzebują odpowiednio stworzonego środowiska, jeśli chodzi o rozwój. Ale wracając do twojego pytania, myślę, że jakby najważniejszym, jeśli chodzi o tą transition pomiędzy tym U23 a pierwszym zespołem, no to jest technical ability, czyli jakby technika, technical awareness, czyli zrozumienie tego, co się na boisku dzieje, jak co robi mój kolega obok, co ewentualnie dzieje się dalej na boisku i ta szybkość podejmowania decyzji, to jest najważniejsze. Jeśli chodzi o ten aspekt motoryczny, bo już mieliśmy akurat w tym sezonie, mieliśmy chyba 3 debiuty, jeśli chodzi o zawodników U17 w Pucharze Anglii. No ja na przykład później z nimi rozmawiałem, jeśli chodzi o szybkość grania i oni mówili, że fizycznie to nie był problem, ale po meczu się czuli bardzo zmęczeni, czyli teraz jest kwestia, czy to było zmęczenie związane z presją jakąś? Presją, tak, fanów też, bo nigdy tego wcześniej nie doświadczyli, tak. bo jakby no nie, na meczach U18 nie mamy nagle 20 tysięcy 30 fanów. Poza tym wiesz, no to jest pierwszy zespół, nie? No tak. To tak jakbyś był na koncercie, nie wiem, YouTube i nagle byłbyś poproszony na scenę. Jakby co, ale stres psychologiczny też ogromnie wpływa na regenerację i postrzeganie tego wysiłku. Czy kwestia tego po prostu jakby szybkości i tempa tego meczu. Chociaż patrząc na dane z GPS-a i z kamer, to wydaje się, że te różnice, jeśli chodzi o intensywność, relatywną intensywność względem wiekową, względem wieku, nie są aż takie duże. Znaczy, wiadomo, że jeśli chodzi o ten dystans, high intensity distance albo sprint distance i ilość przyspieszeń jest wyższa, z tym, że to też może się wiązać poniekąd z możliwościami obu zespołów. Niekoniecznie to musi świadczyć o danej jednostce, która ewentualnie gra na tym boisku, tak? Czyli, bo jeśli nie ma przestrzeni do tego, żebyś ty zrobił ten sprint albo nie ma ku temu okazji, no to po co biegać bez sensu, tak? Oczywiście, że tak. A powiedz mi, bo jeszcze jedna ciekawa rzecz, mówiliśmy jakby o zawodnikach angielskich, natomiast w Watfordzie macie duży odsetek zawodników spoza samej Anglii, czyli nie wiem, Walia, Szkocja, może Niemcy i tak dalej. Czy to są głównie Anglicy? Głównie jeśli chodzi o narodowość, nie? Narodowość, no to mamy chłopaków, którzy jakby mają rodziców mieszankę, czyli Szkotów i Anglików załóżmy, albo jednego rodzica Anglika i jednego rodzica z innego kraju, więc część z nich mieszkała tu przez dłuższy czas i się wychowała. Więc ciężko mówić o tym, że są po prostu przyjechali tutaj po to, żeby grać w Watford. Po prostu dłuższego czasu albo rodzice pracują w Londynie, albo gdzieś tutaj się w pobliżu wychowywali. No ale jeśli chodzi o te narodowości, no to w tym roku, jeśli chodzi o ten 18, 23, to mieliśmy na przykład jednego Szkota, który akurat w prezentacji Szkocji, właśnie z nim rozmawiałem, bo w tym sezonie grał z Polską, się pytałem jak wrażenia, to mówił, że go trochę pokopali. Ale jest niesamowity, naprawdę nie do zatrzymania, się śmiejemy, że taki nasz mały Messi, no niski, a co zwrotny, co szybki i co z piłką potrafi zrobić, no myślę, że z jednych potencjałów, jeśli chodzi o przyszłość. A to zdraź nazwisko, jeżeli możesz. Sonny Everton. Okej, to czyli słuchajcie, warto zapamiętać. Że niedługo o nim usłyszycie. To jest. Za 5 lat wszyscy będziecie do Mikołaja bić o adres do tego gościa. Okej. Niki, zostawmy na razie temat młodzieżowych zawodników Watfordu. I ja chciałem zapytać o jedną rzecz,
Możesz odpowiedzieć i skwitować to krótko, jak chcesz. Natomiast ostatnio gdzieś tam w mediach społecznościowych przewijał się temat FMS-u. Wiadomo, każdy ma tam jakieś tam inne spojrzenie. Wiem, że ty nie jesteś dużym zwolennikiem FMS-u, ale powiedz mi po pierwsze, czemu? I po drugie, jeżeli nie FMS, to czy używasz czegoś zamiennego, czy w ogóle jakby ta działka, nie wiem, nie jest twoją działką, albo w ogóle nie lubisz się nią zajmować, według ciebie jest bezużyteczna? Znaczy, jakby nie jestem negatywnie nastawiony, jeśli chodzi o screening, sam screening, czyli jakby o ocenę zawodnika, ale jeśli chodzi o FMS, jakby są cztery główne filary, jeśli chodzi o testy, czy jakby o assessment. I to nie jest coś, co zostało zatwierdzone przez Sport Science, jako że Sport Science jest dość młodą dziedziną, ale to jakby jest jakby zaczerpnięte z clinical practice, tak? Czyli jeśli chodzi o medycynę i coś, co już jakby przez dłuższy czas jest na tym świecie. No i jakby pierwszym podstawowym pytaniem jest, dlaczego coś robimy, tak? No i w jaki sposób ewentualnie FMS może wpłynąć na naszą formę sportową czy ten performance i ewentualnie czy jest w stanie zredukować ilość kontuzji, tak? W tej chwili wiemy, że nie jest w stanie zrobić ani tego, ani tego. Plus dodatkowo ignoruje jakby po angielsku to się nazywa tissue capacity, tak? Czyli możliwość adoptowania biologicznej tkanki do tego środowiska i zadania, które ma przed sobą. Wiemy też, że jeśli na przykład, załóżmy, jeśli chodzi o ten wzrost przysiadu, jeśli na przykład dorzucimy sztangę, to nagle ten wzorzec się zmienia i wszystko nagle wraca do normy, tak? Przepraszam, wejdę w ci słowo. Nie wiem, czy ty wrzucałeś, czy gdzieś widziałem przelotem, ale takie porównanie dwuboistów olimpijskich, którzy nie są w stanie zrobić przysiadu na sucho, a siadają tam po 200-300 kilo, nie? Dokładnie. I jakby drugą częścią to jest lack of validity, czyli z angielskiego można powiedzieć, jak dobrze coś mierzy. Z tym, że ja tak naprawdę nie wiem, co FMS mierzy i jak obiektywnie mogę stwierdzić na podstawie FMS-u, bo jeśli chodzi o kryteria, one są bardzo ogólne i sam twórca zachęca do tego, żeby obniżać ten wynik, jeśli nie jesteśmy pewni, jeśli chodzi o wzorzec. Tak. Więc tu się pojawia problem, tak? Bo jeśli subiektywnie do czegoś podchodzimy, no to pojawia się dość No jest duży dysonans, nie? Bo to ja ocenię na 16, ty na 13. No i jakby kolejne to jeśli chodzi o ten pomysł, to jest jakby reliability, czyli jeśli na przykład zmierzę to dzisiaj i zrobię te badania załóżmy po tygodniu interwencji, jak dobrze ewentualnie ten test mi to zmierzy, tak? No i doskonale wiemy, no nie wiem, jeśli ktoś obserwuje zawodników po meczu, że jednak mobilność no jest troszeczkę gorsza po meczu. Ci zawodnicy są troszeczkę sztywniejsi, to może jakieś małe urazy są i tak dalej, więc te wzorce ruchowe troszeczkę gorzej wyglądają. No i jakby dla mnie osobiście jest to naturalne, że troszkę modyfikować ten trening zawsze w poniedziałek czy we wtorek i pracować troszkę więcej nad tą mobilnością, więc jakby osobiście nie potrzebuję jakiegoś testu, który i ewentualnie spędzić godzinę na to, tak, żeby ewentualnie wiedzieć, czy ktoś ma ograniczenie wzorce ruchowe, z tym, że też w jakiś sposób ewentualnie przysiad, pompka, czy ten single leg race, tam mamy jeszcze mobilność, jeśli chodzi o obręcz parkową, w jaki sposób to się ewentualnie przynosi na środowisko boiskowe, tak, bo tu pracujemy w takim statycznym, bezpiecznym środowisku, a później, żeby to przenieść na boisko, i doskonale wiemy, że pod wpływem tego jeszcze bodźca zewnętrznego, jeśli chodzi o zawodnika, też te wzorce ruchowe się zmieniają. I teraz pytanie jest, co jest idealnym wzorcem? Bo według twórcy dążymy do jakiejś idei czegoś idealnego. A ja osobiście uważam, że nie ma czegoś idealnego. To zależy od jednostki i najlepiej jest obserwować ich na boisku i poprzez to jakby
obserwować te wzorce i to, w jaki sposób się porusza na boisku, ewentualnie jeśli widzimy pewne rzeczy, to wtedy pracować nad tym na siłowni, tak, żeby poprawić w pewien sposób, wpłynąć to na to, co robi na boisku, tak. No i też jakby tą ostatnią rzeczą jest jakby wrażliwość tego testu, żeby jakby sprawdzić, oszacować te zmiany. Mi się wydaje, że jest jakby zbyt duży hałas, jeśli chodzi o ten test. To mógłbym wymieniać mnóstwo rzeczy od kryteriów i tak dalej. Jeśli chodzi o używanie FMS-u po to, żeby po prostu sprawdzić kogoś, ja nie mam z tym problemu, ale osobiście uważam, że nie potrzebuję testu, jeśli mam dobrą tak zwaną exercise matrix, czyli progresję i regresję ćwiczeń w siłowni i spokojnie mogę zastosować tą progresję i regresję ćwiczeń bez używania FMS-u. Tak jest, to ja się z tobą tutaj 100% zgadzam. Natomiast chciałem się zapytać, bo często u nas używany jest FMS, żeby sklasyfikować kogoś właśnie do treningu siłowego, czyli no wiesz, nie wykonuje tam na 3, to nie robi siadów tylnych, nie? Nie robi w ogóle siadów, tylko na przykład pracuje w przysiadzie wykrocznym i tego typu rzeczy. Nie robi pompki dobrze, no to nie można tam progresować ćwiczeń na tułów, wzorca wypychania i tak dalej. Chciałem się zapytać, jak ty masz grupę, z którą pracujesz siłowo, czy nie wiem, programujesz trening siłowy dla jakiegoś zespołu X, to od czego sobie zaczynasz w takim razie, nie? Co jest dla ciebie takim wyjściowym stanem, że mam, nie wiem, 5 zawodników, w jakiś sposób chcę ich sprawdzić, bo muszę ich wrzucić do tego kotła pracy i od czego zaczynasz? Czyli jeśli chodzi na przykład o pierwszą sesję, zazwyczaj jest tak, że z tymi młodszymi zawodnikami już pracujemy od wieku 15-16 lat i jakby to są wtedy, jako że mamy dostęp do siłowni z 15-kami, 16-kami, więc w tym wieku z nimi zaczynamy. Mi się wydaje, że jeśli chodzi o Polski, tak to chyba 14. I z nimi wtedy pracujemy na prostych wzorcach ruchowych, czyli prosty wzorzec, jeśli chodzi o push-pull, hinge, squat, single double leg, ewentualnie jakieś ćwiczenia core i ewentualnie jakieś ćwiczenia redukcyjne, jeśli chodzi o kontuzję, tak, czyli wyizolowane specjalnie pod grupy mięśniowe, nad którymi musimy ewentualnie pracować. No i według tej jakby tego kontinuum ćwiczeń, które posiadamy w akademii, pracujemy nad tym, tak? Czyli tam dochodzi jeszcze jakby dochodzi jeszcze plyometria, też progresja plyometrii, jeśli chodzi o to. Czy już mi zapomniałem? Jakby mamy pierwszy podstawowy poziom. I na przykład niektórym będzie w danym wieku, bo to też duży ma wpływ, jeśli chodzi o duży wpływ ma dojrzewanie na to, czy ewentualnie dana osoba będzie mogła coś wykonać, czy nie, bo wiadomo, że te tak zwane levers, nie wiem jak to po polsku powiedzieć, będą się różniły i niestety w wyniku tego dorastania niektórzy mogą nie być jeszcze przystosowani do tego ewentualnie, żeby ten przysiad wykonać, więc wtedy po prostu możemy to zaadaptować dla konkretnej jednostki. Już mamy tak, że czasami nawet w wieku 15-16 teoretycznie większość już jest po tym peak high velocity. Mogą się zdarzyć pojedyncze jednostki jeszcze, więc wtedy dla nich będziemy dostosowywać ten program. Ja na przykład, jeśli chodzi o ten wzorzec pchania, tak? Są osoby, które na przykład nie mogą wykonać pompki albo nie są w stanie wykonać kilku tych pompek. Ale jak wrzucisz ich na przykład na bench press i dasz im pojedyncze hantelki, to nagle się okazuje, że są w stanie wykonać. Być może dlatego, że ta masa, którą oni muszą wypchnąć na tej pompce, jest troszeczkę większa niż jeśli chodzi o ten wzorzec pchania na przykład na ławeczce. A czy ty w takiej sytuacji, przepraszam, wejdę ci w słowo, bo to jest ciekawe, przepraszam, że ci wejdę słowo, ale masz osobę, która nie potrafi zrobić pompki, nie? To teraz, czy wolisz jej zaimplikować w trening wyciskanie sztangi czy sztangielek, tak jak wspomniałeś, czy na przykład zastosować regresję pompki, żeby gdzieś tam torować wzorzec pompki, a jednocześnie wzmacniać też wypychanie dla górnej kończyny, nie? No bo jeżeli on nie jest w stanie się wypchnąć, no to znaczy właśnie tak jak wspomniałeś,
może masa jego ciała jest za duża relatywnie do siły, jaką obecnie posiada. Nie? No i teraz, czy ty wybierasz albo, czy nie wiem, robisz dwie formy? Czy, no my staramy się jak najszybciej. Są tacy, którzy uważają, że ogólnie wzrost pchania, jeśli chodzi o klatkę piersiową, nie ma żadnego przełożenia na formę sportową piłkarza, jest bez sensu. Różnie można to rozpatrywać, ale z drugiej strony, jeśli chodzi o zawodników, którzy też po części chcą być w siłowni, to jest też co jak co, ale wygląd, tak? I w pewien sposób, żeby ich zachęcić, to musimy dodać jakieś ćwiczeń, które ewentualnie w pewien sposób wpłyną na ich obraz tego. Wiadomo, ten młodszy wiek, jakby to jest tak, że zainteresowani dziewczynami, tak? I każdy chce się... Ja, to są te kwestie mentalne, nie? Gdzieś tam mentalne i społeczne zarówno. Samo, nie? No ja bym zrobił dwa. W sensie obciążał go w tym wzorcu ruchowym na ławeczce, jeśli chodzi o pchanie, i starał się ewentualnie zrobić regresję pompki też, tak? Bo to można jakby zastosować dwa. Można ewentualnie robić tak, że dopóki ktoś nie zrobi pompek, to wtedy go nie wrzucasz na ławeczkę. I jakby ostatnim etapem twojej progresji jest właśnie wypychanie na ławce. Okej, okay, wspomniałeś o pracy jakby u podstaw, czyli u was to się zaczyna 15-16 lat. Główne wzorce ruchowe, praca w tych takich podstawach, a jak to potem ewoluuje dalej, nie? Idąc nie wiem, szczeblami, levelami, poziomami, jak to wygląda dalej? Czy to cały czas jeśli chodzi o pracę u podstaw, to my pracujemy od wieku U9 do U23, z tym, że jakby jeśli chodzi o dostęp do siłowni, to też wiąże się z kwestiami czasowymi i planowaniem. Dopiero zaczynamy z U15, z tym, że pracujemy z U9 do U14 też. Z tym, aha, że... czyli wtedy to się bardziej na boisku odbywa, tak? Tak, i tam okay. Pracujemy po prostu nad takimi podstawowymi fundamentami ruchowymi. Mhm. Z tym, że nie spędzamy na tym dużo czasu, dlatego że dzieci no, tracą zainteresowanie w szybkim czasie, gdyby miały ewentualnie, no nie wiem, pracujesz 45 minut i robisz typową jednostkę siłową, tak, i każesz im stać w miejscu, okej, okay, to teraz robimy przysiady, później będziemy robić pompki. Tak. No, to tak się mówi, staramy się to zrobić w ramach zabaw, jakby imitując ewentualnie te wzorce, które są jakby w naszym jakby jak, tym kontinuum, jeśli chodzi o ćwiczenia. A używacie na tym etapie zabaw nawiązujących gdzieś do innych dyscyplin, nie wiem, na przykład zapasów, judo, etc. No tak, jeśli chodzi o te grupy 9-12. Czyli zabawy z mocowaniem, tak, i tego typu rzeczy? Jeśli chodzi o te grupy 9-12, to jest jakby, jakby cały multisport. Mamy, każdy dnia mamy jakby dwa różne sporty, plus jeszcze jest jednostka z naszym SNC albo Sport Scientist i tam albo mamy różnego rodzaju formy, jeśli chodzi o fundamentalne wzorce, elementy gimnastyczne, akrobatyki, judo i tego typu rzeczy, czyli też mocowanie, tak, zabawa z własnym ciałem i z przeciwnikiem. I to wszystko w ramach zabawy w tych młodszych rocznikach. Tam nie ma niczego na sztywno i nie ma to takiej struktury, jak już w tych starszych rocznikach. I to się odbywa wszystko na placu, czy zmieniacie środowisko, nie wiem, na matę na przykład, albo no, w ramach tego środowiska, które mamy na boisku, czyli tam z boku mamy akurat część naszego sprzętu, który używamy z U18, z 23 na tak zwany pre-activation i prehab. Mhm. I wykorzystujemy ten sprzęt właśnie z tymi młodszymi grupami, czasami coś przyniesiemy z siłowni albo ze schowka, ale to zazwyczaj jest tak, że jest troszeczkę zmiana scenerii, z tym, że to jest ciągle na boisku, bo to jest łączone z tą sesją główną tego, co oni robią na boisku. To jest tak, że oni mają czasami 45 minut z nami i z trenerami, bo trenerzy też są w to, jak to powiedzieć po polsku, też biorą w tym udział, a później przechodzą do sesji piłkarskiej. Okej. A to powiedz, jak wygląda taka 45-minutówka, czy tam w ogóle nie ma elementów piłki, czy łączycie
No nie wiem, na przykład mocowanie, wiesz, można połączyć w formie jakiejś zabawy, utrzymania piłki w jakimś obszarze i tak dalej. To zależy od jednostki, tak? To zależy od jednostki i kreatywności trenera. Generalnie jest tak, że jest tematyka i na podstawie tej tematyki konkretnego dnia to, co się ma wydarzyć. I te zajęcia też, jeśli chodzi o ten multisport, po części łączą się z tematyką zajęć piłkarskich później. Czyli załóżmy, jeśli mamy pracę jeden na jeden, to w ramach tych zajęć pracujemy też nad techniką zmiany kierunku. Ewentualnie też, jeśli chodzi o jakiś wzorzec ruchowy, tak, no to może być coś związanego z pracą, przesiadem jednonóż, tak, albo wykrokiem tak zwanym. Coś, co wiąże się ewentualnie później z tą główną częścią piłkarską. No jakby jest taki flow, jeśli chodzi o tą sesję. Okej. Okay. Dobra, no to młodsi, mamy 15-16 i idziemy wyżej teraz. Jak to wygląda wyżej? Bo wspomniałeś już, wychwyciłem gdzieś tam ten pre-activation, takie te prehuby. U nas też to gdzieś tam zaczyna wchodzić. A jak to wygląda u was wyżej? No to jeśli chodzi o wyżej, no to w zależności od tego, ile mamy meczy w tygodniu. Zazwyczaj jest tak, że gramy sobota, czasami jest, gramy w pucharze, więc wtedy tam mecz ewentualnie mamy we wtorek, środę, więc wtedy już modyfikujemy plan. No tak, ale mamy taki standardowy mikrocykl sobota na przykład. Nie? To w poniedziałek oni mają zajęcie z rana w szkole, później przyjeżdżają na obiad, na ośrodek. Tam mają kilka rzeczy do zrobienia, dlatego też, że po meczu pierwszego zespołu zazwyczaj są tak zwane zadania do zrobienia. I tam czasami jest trzeba wyczyścić szatnie, wyczyścić korki i inne takie rzeczy. Mamy plus jeszcze jakby monitoring, robimy w poniedziałek. I później mamy prehab i później mam taką luźną sesję treningową. No i część z nich jeszcze ma możliwość zostania na sesję na siłowni. To jest do wyboru, tak? Tak. Dlatego, że no, część ma prywatny transport, część musi wracać transportem klubowym. Mhm. Chyba, że skończymy wcześniej trening, no to ja w tym mówię do wszystkich, że jak macie ochotę, to zapraszam. Jestem w siłowni tyle i tyle. I mogą przyjść. Wtorek jest bardzo ciężki, bo zaczynają w sumie od 8. Swoją robię śniadanie, wszystkie swoje rzeczy robią. Mamy analizę. Później mamy prehab. Później mamy sesję, ta sesja jest troszkę dłuższa. Po sesji mamy, to zależy, czasami mamy tak, że mamy i analizę, i siłownię, a czasami tylko siłownię, a czasami mamy dodatkową jednostkę piłkarską. Okej. Wtorek jest, środa jest wolna. To jeszcze, Mikołaj, zostańmy przy wtorku. Jakbyś mógł nakreślić mniej więcej, jakby co się kryje pod prehab. Co robicie na prehab? No, prehab jakby też ma taki flow, jeśli chodzi o to, co robimy w sesji, czyli od mobilizacji pod specyficzną jednostkę, czyli na przykład w tej jednostce pracujemy nad w ogóle nad przyspieszeniem, zmianą kierunku, są mniejsze, jest jakby mixed, jeśli chodzi o przestrzenie, bo też jakby to poniekąd jest naszą kondycyjną sesją, więc staram się brać na małych przestrzeniach i później na koniec jest, otwieramy te przestrzenie troszeczkę, żeby też uzyskać troszeczkę ten większy dystans. Jeśli chodzi właśnie o ten dzień, no to jest jakby najcięższy dzień, dlatego że to jest i najdalej od ostatniego meczu i dość daleko od, jeśli chodzi o następny mecz. Po aktywacji konkretnych grup mięśniowych, tak, mamy mobilizację, mamy trunk, czy lumbopelvic control, trunk stability, strength. Mamy koordynacyjne rzeczy, jeśli chodzi o technikę biegu. Mamy mobilność, jeśli chodzi o kompleks biodrowy. I mamy też plyos i to też odpowiedni wektor, jeśli chodzi o siłę, kierunek siły. Okej, okay, a czy takie rzeczy właśnie jak plyosy, czy te elementy koordynacyjne łączycie z piłką, czy to jest zupełnie wstawka izolowana? Znaczy, no, to zależy, bo robiłem to z trenerami, którzy byli chętni do tego. Znaczy, ja nie jestem osobiście fanem
tego, żeby mieszać, bo jakość wtedy jest słaba. Zawodnicy bardziej skupiają na tym, żeby dobiec szybciej do pachołka i przez te drabinki tak naprawdę przebiegają, albo ten wysiłek jest 50-procentowy. Dlatego my to rzeczy robimy także w tej formie izolowanej, chyba że ewentualnie no tam jest jakiś element taki jakiegoś wyścigu ewentualnie w tej rozgrzewce na koniec i tam dodajemy jakiś tor przeszkód, po prostu żeby troszeczkę śmiechu było też. Tak. Niektórzy wiadomo się przewrócą przez te płotki. No tak, tak. Taki team spirit, nie? Troszeczkę. Tak, troszeczkę. To jest fajne, nie? Chyba nie znam zawodnika, który by nie lubił tego typu aktywności, jak trochę się powygłupiać. Jeśli chodzi o te playoffsy, no to formę playoffsów to tak, w formie wyizolowanej. Są formy czasami, gdzie staramy się to zintegrować z treningiem, ale osobiście nie jestem fanem integrowania tego typu rzeczy. A to ty jako koordynator decydujesz, czy to jest forma zintegrowana, czy izolowana, czy jest to narzucone, nie wiem, przez założenie jakieś piłkarskie, czy przez trenerów pierwszych? Znaczy, to w zależności od tego, jak przedyskutujemy sesję, bo zazwyczaj jest tak, że o 9 mamy zebranie już po zebraniu wszystkich danych od zawodników i po spotkaniu ze sztabem medycznym. Razem się wszyscy spotykamy, dyskutujemy, kto jest w treningu, kto jakie ma problemy, co musimy zrobić, kto ewentualnie ile może trenować, kto nie może trenować i jaki jest cel na dzisiejszy dzień. No i wtedy razem planujemy jednostkę. A czasami jest tak, że trenerzy jeszcze nie wiedzą do końca, znaczy jeżeli nie wiedzą, oni już mają plan i wiedzą, co chcą zrobić na ten dzień wcześniej z dość dużym wyprzedzeniem, tylko kwestia z tego, że sami starają się popracować nad kilkoma rzeczami i czasami jeśli chodzi o układ tych ćwiczeń, to może się zmienić, dlatego że poprzez dyskusję nagle wpadną na coś innego, tak? Mhm. No tak. No wiadomo, no, trzeba być elastycznym dość. No. Powiedz mi, ty pracujesz i zresztą prowadzisz też swoją działalność jako sport science. W Polsce coś takiego nie występuje. Występuje tylko analiza, powiedzmy, gry przeciwnika, analiza tych elementów stricte piłkarskich. Ty zajmujesz się głównie analizą danych związanych z szeroko rozumianą motoryką, prawda? Można powiedzieć, że tak. W sumie. To powiedz tak pokrótce, jak funkcjonuje taka osoba jako sport science? Nie wiem, jak na polski może być odpowiednik. Gdzieś tam mówię i szukam odpowiednika, ale chyba nie ma, więc używajmy po prostu sport science. Może naukowiec sportowy, ale też nie wiem, czy to, bo to w sumie się kojarzy z tym, że ktoś... Tak, z laboratoriami szczurami, nie? Się trochę kojarzy. Powiedz mi, czy jakby co należy głównie do Twoich obowiązków, tylko skupiając się na sport science, nie? Już zapomnijmy, że jesteś koordynatorem. Co należy do twoich obowiązków głównie? Znaczy, jako że my nie jesteśmy aż tak bogatą akademią jak inne kluby i ja na przykład nie skupiam się na... Moim tytułem jest ogólnie właśnie ten koordynator tego przygotowania medycznego, więc poniekąd ten aspekt tego sport science jest troszeczkę mniejszy, jeśli chodzi o tę pracę. Okay. Ale naszym celem, jeśli chodzi o departament cały i to się jakby miesza z tym, z tą sport science i przygotowaniem motorycznym, czy tym performance, jest to, żeby dążyć do rozwoju i jakby wewnętrznych badań, tak? Czyli patrząc na jednostkę, patrzymy na dane, tak, zbieram informacje, kto, jak, dlaczego. Jakby to się później zamienia w tą wiedzę, którą posiadamy. I teraz jest kwestia, jak my to zaaplikujemy później, żeby poprawić ten system, w którym pracujemy, poprawić metodologię, żeby ciągle doskonalić ten system. Jakby naszym celem jest użycie jakby najlepszej tej ewidencji naukowej lub zgromadzenie tych własnych badań, tych danych, po to, żeby móc poprawić system, w którym pracujemy, środowisko, w którym pracujemy i optymalizować ciągle tą pracę. Czyli no, nie wiem, przykładem może być no,
Na przykład, sorry, badania na przykład interwencji, jeśli chodzi o pracę na siłowni, tak, w jaki sposób to ewentualnie wpływa na ten match performance. Czyli załóżmy taki, no, nie wiem, interwencja w, robiliśmy tak zwany potentiation sessions z U18-kami i później sprawdzaliśmy ewentualnie, jak wpływa na to ich na ich performance, jeśli chodzi o ten mecz w sobotę, tak? Czy warto to dodać, czy nie? Czy ewentualnie wpływa to też pozytywnie na ich rozwój fizyczny? Ale robiliście to, powiedzmy, przez jakiś czas? Czy to było kilka, nie wiem, sesji, powiedzmy, piątkowych? Jak to wyglądało? Bo to jest ciekawe, nie? U nas to uchodzi, przynajmniej ja się spotkałem z takim podejściem, że każdy to trochę robi, jak czuje. Nie? Kiedyś wiele lat temu, nie wiem, czy ty kojarzysz profesora Wielkoszańskiego, on stosował zawsze trening przedmeczowy. Ja miałem przyjemność pracować z trenerem Zubem, który zawsze robi trening przedmeczowy na siłowni. Zawsze. Ale wiesz, to jest różnie odbierane przez zawodników, bardzo różnie. I niektórzy trenerzy w piątek, no to tam tylko pikum pakum, flauta i tak dalej. A niektórzy właśnie na siłownię, 20 minut mocno na siłowni, jakiś tam krótki akcent na placu, albo w ogóle trening tego samego dnia przed meczem, jak mecz jest, nie wiem, o 20, to trenujemy tam o jakiejś tam 12, robimy krótką siłkę dynamiczną i potem oczekujemy tego właśne PAP-u, nie? Post Activation Potentiation. Znaczy mieliśmy taki problem, że większość z zawodników nie była zbyt przekonana do tego, żeby pracować w piątek na siłowni, bo nigdy wcześniej tego nie robili i dla nich to było coś takiego, siłownia? Piątek? Gdzie? No i dlatego poszukałem troszeczkę, poszperałem i znaleźliśmy troszeczkę, jeśli chodzi jakby ten efekt po tej siłowni i on może trwać nawet przez 48 godzin, to w zależności od tego, co zrobisz, tak? Więc zrobiliśmy to w czwartek i szczerze mówiąc widzieliśmy efekty w sobotę. Okej. Okay. Także są ogólnie trzy sposoby, tak powiem, żeby, tak jak mówiłeś, zrobić to w dzień meczu, z tym, że radziłbym to zrobić w okresie przygotowawczym i 4 tygodnie przed, bo zazwyczaj tyle czasu zajmuje, żeby zobaczyć efekty i wtedy 3 godziny do 5 godzin przed meczem. Piątek i to już zależy od ciebie, jaka będzie treść tej sesji i wtedy masz ten właśnie efekt 24 godziny i czwartek też wchodzi w grę. Dlatego niektórzy robią na przykład sprinty w piątek, robią w czwartek i w piątek też. Chyba w tym tactical periodization jest takie popularne, żeby w czwartek wykonywać te sprinty. Nie? To jest ciekawe, bo to bardzo jest zależne od tego właśnie, jak się do tego przygotujemy, nie? Że tak jak słusznie zauważyłeś, trzeba to wprowadzić odpowiednio wcześniej, a nie robić, no nie wiem, nie daj Boże, tam w sezonie, gdzie już jest mecz o punkty czy o pieniądze, jakieś duże stawki i tak dalej. Często, niestety, ale trenerzy też popełniają trochę taki błąd, nie? Może być taki problem też, że jak zawodnik będzie się czuł zmęczony po tej sesji, to już go możesz stracić. On już nie będzie chciał robić tego w ogóle, bo on za wszelką cenę chce wygrać i chce się czuć dobrze w trakcie meczu, a jak się czuje, załóżmy, w trakcie sezonu będziesz coś takiego próbował robić i on się będzie czuł gorzej, no to niestety czasami jest tak, że możesz go stracić. I... A nie masz wrażenia, że czasem jest to podyktowane po prostu przez wynik meczu? Czyli powiedzmy, zrobiłeś w czwartek, tak? Jakby idąc twoim torem. Zrobiłeś w czwartek, gracie w sobotę. Ty wiesz, że oni wyglądali nieźle, powiedzmy, biorąc aspekt tylko fizyczny, wyglądali nieźle w porównaniu do tam okresów wcześniejszych, ale przegrali, dostali gonga, wiesz, w 89 minucie i przegrali 1-0, nie? No i wiadomo, mental idzie mocno w dół. Odbieranie tego treningu, tak jak słusznie założyłeś, też będzie negatywne. Oni pomyślą, nie no, chyba zrobił te sztangi, zrobił jakieś tam skoki i ja teraz ledwo się ruszam, nie? Dlatego przegraliśmy. Mm. No to właśnie teraz pytanie do ciebie, czy nie uważasz, że to jest bardzo mocno podyktowane przez wynik meczu późniejszy? Może być. A powiedz, na podstawie czego określiłeś, że czwartek był odpowiednim dniem,
nie wiem, parametry sprintu, parametry przyspieszeń, zmian kierunku, co tak mocno Cię przekonało do tego, że to był dobry wybór? Bo raz, że dane z GPS-u, a dwa, jakość ruchu Ale mówisz teraz o subiektywnej ocenie. O subiektywnej ocenie, tak. Więc, że tak powiem, tu się pojawia moja stronniczość, tak, no bo ja wiem, co zrobiłem i wiem, co chciałem zobaczyć w sobotę, także... A czy twój entuzjazm był podzielony przez zawodników i trenerów, czy to był tylko twój wewnętrzny entuzjazm? Generalnie ich entuzjazm był mały, jeśli chodzi o czwartek, ale później rozmawialiśmy, bo wiem, z kim mogę, że tak powiem, masz tych, którzy zazwyczaj często narzekają i mówią ci, że oni by chcieli robić to i to, mimo tego, że im tłumaczysz, że słuchaj, to będzie miało takie zalety, tu będziesz tak wyglądał i w dłuższym czasie to i to osiągniesz, to czasami jest tak, że oni mają jakieś przyzwyczajenia i w młodszym wieku jest łatwiej to zmienić, dlatego że oni pracowali już na pewnych rzeczach. Jeśli chodzi o ten wiek starszy, oni już pewne nawyki sobie wypracowali i czasami niektórzy z nich są niezbyt chętni do tego, żeby te nawyki zmienić. Może są tak silnie zmanierowani, bo zatem tam już wchodzą pieniądze, u was też płacą, nie? Już w tych no już tak, już tak. Właśnie, więc to też oni już tak trochę inaczej do tego podchodzą, odkąd się pojawiają te kontrakty. No, zaczyna wchodzić stan pana piłkarza. No dlatego trzeba ich trochę utemperować czasami. Ale to powiedz, bo mówisz, że trzeba to odpowiednio wcześniej wprowadzić. To byłbyś za tym, żeby tego typu zabiegi wprowadzać jeszcze wcześniej? Niż, znaczy, nie wiem, U18? Nie wiem, jaki efekt to by miało, ale myślę, że tak. Znaczy ja pamiętam moje czasy, kiedy trenowałem w Polsce i jeden z trenerów, wtedy jeszcze kiedy grałem w Lechii, próbował takie tego robić. I mi się osobiście wydaje, że mieliśmy pozytywne efekty. Ja jako zawodnik czułem się lepiej. I robiliśmy to. A do której grupy należałeś? Do Marudów czy do Fizoli? Ja byłem Fizjolem, także. Czyli byłeś pupilkiem trenerów przygotowania motorycznego. Może tak powiedzieć. Dlatego to jest ta grupa. Trenerem zostałem. To jest ta grupa. Przychodzą na siłownię zawsze z zdwojoną mocą. Tak, znamy i lubimy takich zawodników. Owszem, owszem. Powiedz mi, a zdradź jeszcze... Takimi to przyjemnie. Tak jest. Ostatnim ciągiem jakby rzutem na to pytanie. Powiedz mi, albo chyba, że nie chcesz zdradzić, co w taki czwartek przemycasz? Czy przemycałeś w tym konkretnym przypadku? Na tej siłowni, nie? Znaczy... Poprzez kulturę, jaka wcześniej była w klubie i też tego, czego zawodnicy byli na uczelni, to już jest tak, że większość omija pracy, jeśli chodzi o dół w czwartek. Nawet jeśli chodzi o pracę nad mocą, to moim zdaniem jest świetnym dniem, jeśli chodzi o jakby dwa dni przed, jak najbardziej. I kwestia jest tego takiej minimalnej wstawki. No ja robiłem albo jedno ćwiczenie na dół, obunóż albo jednonóż, w zależności od preferencji zawodnika, jak już dałem mi możliwość wyboru. Dlatego też właśnie, że część z nich jest zmanierowana i trzeba było ich pierw przekupić, żeby później móc wprowadzić to, co chciałem, więc dawałem mi możliwość wyboru. I jakiegoś rodzaju skoki, tak? Tam albo na boksy, albo loaded, unloaded, czyli ze sztangą, bez sztangi, to w bardzo małej objętości. My też mamy dostęp do tak zwanych versapulis. I to też dorzucaliśmy do tego. No i generalnie reszta była po prostu, reszta ćwiczeń to była góra. No i w piątek jeszcze dorzucaliśmy chyba z 3-4 sprinty plus skoki w małej objętości też i to było wystarczające, żeby te... Mówisz, ćwiczenie na dół, to właśnie miałeś na myśli te skoki i dawałeś im wybór, nie wiem, box jumpy, obunóż albo jednonóż, czy chodziło ci o siady i na przykład bułgara i dopiero skoki?
Tak. Znaczy siad, albo bulgar, albo leg press, bo mamy też Kaisera. Okej. I no, te trzy różne ćwiczenia i skoki, właśnie box jumps, albo load jumps, albo single leg jumps na boksa. To ciekawe, wiesz co, bo ostatnio nawet miałem taką rozmowę z jednym z trenerów. On mówi, że teraz do niego do klubu wprowadzają taką zero-jedynkową trochę tą periodyzację taktyczną i właśnie mówiliśmy o czwartkowym podejściu do treningu szybkości, bo tam jest trening szybkości jakby umiejscowiony w czwartek. I powiedziałem właśnie podobną rzecz, o której mówimy teraz, że do tego trzeba dojrzeć, bo organizm jest w stanie się zaadaptować do różnych tak naprawdę dziwactw, nie? Jeżeli tak możemy mówić o odstępstwach jakichkolwiek od schematów. Jesteśmy w stanie się zaadaptować do, wiesz, ogromnych mrozów i tak dalej, to jesteśmy w stanie też się zaadaptować, żeby w czwartek zrobić, no nie wiem, 7 sprintów, czy tam, tak jak mówisz, 2 wskoki i nie wiem, 4 razy po 2 na Kaiserze. Także no to jest kwestia tylko i wyłącznie tego, jak wcześniej to zaczniemy, jak systematycznie to będziemy powtarzać, nie? No tak, znaczy... Sprawdzić EKF. Jakbym zrobił to w trakcie sezonu i wcześniej tego nie zrobił, no to nie spotkałbym się z... że tak powiem. Wywieźliby cię na wózkach. No, dokładnie. I to się skończyło, but na pokładzie i na razie. No tak, to jest... Właśnie to jest to, że trzeba bardzo wcześnie zacząć uświadamianie, to jest raz. Dwa, że bardzo duże znaczenie ma jednak ta praca u tak zwanych podstaw. No nie mówię o właśnie... Niektórzy mogą mówić, że to od 9 roku życia, ale powiedzmy nawet jak miałeś takiego chłopaka 15-letniego, przez 2 lata będziesz tego typu zabiegi z nim wprowadzał, to on będąc... Kurczę, nie mogę się wysłowić. Jak będzie miał 18 lat, no to jemu dla niego taki czwartek, no to będzie, wiesz, no... Nic właściwie, nie? Kaszka z meczkiem. Dlatego też jakby ten system, który ma, też teraz troszkę pracujemy nad tym, żeby to zmodyfikować, ale ten 9-16 to jest jakby ten czas budowania tych podstaw, ewentualnie skorygowania czegoś, co ewentualnie, nie wiem, że tak powiem, nie pracuje tak, jak powinno, tak? I wtedy, kiedy oni podpisują już ewentualnie ten kontrakt i są częścią tej fazy jakby professional development phase, no to już kwestia jest tego, żeby skupić się na tym treningu, żeby oni mogli walczyć o najwyższe cele i ewentualnie wejść do pierwszego zespołu, tak? Wiadomo, że czasami się pojawiają zawodnicy z różnym potencjałem motorycznym czy z historią treningu, bo też nie jest tak, że my bazujemy ciągle na tych samych zawodnikach, bo co jak co, ale czasami jest tak, że u nas na przykład przyjdzie 5 nowych i teraz jest inna historia treningu i trzeba zaadaptować trening i dać im troszeczkę inny program, bo oni pracowali inaczej. Czasami jest tak, że są lepsi niż nasi chłopcy i tu można się tylko cieszyć, że można ewentualnie pracować na innym materiale i próbować nowych metod. Jasne. Bardziej zaawansowanych. Także myślę, że ten jakby 9-16 to jest jakby ten czas, gdzie buduje się te fundamenty i później po prostu z tych fundamentów można czerpać już przed tym, w tej fazie jakby można powiedzieć profesjonalnej. Potem spija się śmietankę, którą sami sobie stworzyliśmy, nie? Dokładnie, dokładnie. Przygotowujesz deserek, żeby go potem zjeść. A potem to już sama przyjemność, jak masz kumatych 18-latków, no to możesz z nimi robić to co my robimy najlepiej, czyli tam najbardziej, czyli dokręcać śrubkę. Dokładnie. Powiedz mi, Mikołaj, ostatnie takie pytanie z tego planowania naszego, bo mówiliśmy o treningu siły, natomiast drugim takim bardzo ważnym elementem to jest oczywiście, ile ci zawodnicy biegają. Nie? Mogą biegać szybko, ale oni muszą biegać też dużo. I teraz pytanie do ciebie, bo u nas bardzo popularny zaczyna być od jakiegoś czasu, jest Maximal Aerobic Speed, ten współczynnik biegania za pomocą prędkości. Powiedz mi, jak to wygląda u was, konkretnie u was w Watfordzie, czyli mówiłeś o jakimś schemacie tygodnia, to czy ty jako trener przygotowania motorycznego masz bardzo duży wpływ na to, na jakich intensywnościach będzie trening w założeniu i czy wiesz, którego dnia trzeba uzupełniać to biegami, czy w ogóle tego nie praktykujecie? Znaczy, jeśli chodzi o uzupełnienie, to najlepszym dniem jest wtorek.
bo w czwartek już dwa dni przed jest raczej za późno. Dajmiki, przepraszam, ale musisz albo mieć troszkę wyżej, bo teraz... sorry. Jeśli chodzi o to uzupełnienie, czy ten trening dodatkowy, no to najlepszym dniem jest wtorek, tak? Czyli na przykład jeśli wiemy, że w poprzednim tygodniu zawodnik nie uzyskał konkretnych wartości, my niestety, jeśli chodzi o te młodsze grupy, nie mamy takiego komfortu, żeby ich ewentualnie poprosić o przyjście w inny dzień, dlatego że oni muszą według prawa mieć dwa dni wolnego też. Okej. Okay. Jeśli zrobią za dużo godzin w tygodniu, no to my mamy problem. No. No więc wtorek byłby najlepszym dniem, żeby, jeśli chodzi o ten trening kondycyjny. Niestety w środę nie trenujemy. I czwartek, jeśli chodzi o... W czwartek robimy tą szybkość, bo środa jest wolna, więc tutaj już jakby zmniejszamy obciążenia, ale ciągle jakby możemy pracować na wyższej intensywności. Z tym, że czas jednostki jest troszeczkę krótszy. No jeśli chodzi o jakiekolwiek doładowanie, że tak powiem, no to wtorki, ale my staramy się to wszystko zintegrować w treningu. Rozmawiam z trenerami po sesjach i właśnie dyskutujemy nad konkretnymi ćwiczeniami, nad odległościami, nad, że tak powiem, work to rest ratio, tak, czy ewentualnie to jest odpowiednie, czy za krótkie, żeby uzyskać, żeby pracować na pełnym wypoczynku, ewentualnie na konkretnej intensywności. Wiadomo, że są pewne rzeczy, nad którymi trenerzy chcą pracować i też czasami warto zobaczyć, jak oni pracują przy zmęczeniu, jaka jest jakość tej gry. Ale jeśli chodzi o pewne rzeczy, no to staramy się to zintegrować w treningu. Ja na przykład w sezonie w ogóle nie robię masa. Czasami się zdarzy w okresie przygotowawczym, ale jakoś nie jestem ogromnym fanem, jeśli chodzi o masa. Okay. Czyli głównie te elementy z piłką, no? Tak, tak. I dlatego, że mamy dostęp do GPS-u, więc u nas jest taka komfortowa sytuacja, że jeśli sprawdzimy sobie i na przykład widzimy, że zawodnik nie pracuje na odpowiedniej intensywności, to ewentualnie później mamy tą sesję w siłowni, tak, i ewentualnie tam go w sesji, jeszcze w siłowni dorzucę mu coś dodatkowego, żeby pracować. Ale jest tak, że my monitorujemy zawodnika, jeśli on raz nie pobiegnie wystarczającej ilości, nie przebiegnie wystarczającej ilości w treningu, to jakby nic się nie dzieje, bo ciągle go monitorujemy, wiemy, jakie dystanse pokonuje i patrząc też na ten performance meczu, no to co robimy w treningu niekoniecznie wiąże się z tym, co dzieje się w meczu. Jasne. Właśnie ja ze swojego doświadczenia zaobserwowałem dwie rzeczy. Pierwsza taka a propos biegów, że niestety na przykład w porównaniu do takich topowych akademii, topowych, wiesz, czyli powiedzmy, ja tu akurat mówię konkretnie o Ajaxie, to na przykład drużyny, w których ja gdzieś tam pracowałem, my jednak dużo mniej czasu spędzaliśmy w tym high speed running. Sporo biegaliśmy, naprawdę sporo, jeżeli chodzi o kilometraż, taką ogólną objętość. Sporo biegaliśmy tak naprawdę w samym sprincie, ale relatywnie niedużo biegaliśmy w tym high speed running. Czyli można domniemać, że oni dużo potrzebowali przerwy takiej wypoczynkowej w niższych intensywnościach, żeby znowu powtórzyć te powtarzające się gdzieś tam wyższe intensywności. Ale te wartości były niższe, dlatego ja osobiście, ja jestem zwolennikiem masu i ja stosuję dość często, szczególnie na tych wcześniejszych etapach, czyli tak jak u was 15, tam 16 lat, no to oni, żeby zaadaptować się do wyższych wysiłków, a trenując nie zawsze w topowych warunkach, jeżeli chodzi o przeciwników, no wiadomo, jeżeli zawodnicy drużyny przeciwnej nie wymagają ode mnie tempa gry, no to w jaki sposób zrealizować tą samą wartość, co możemy zrealizować w 5 minutach biegu izolowanego. No jest to po prostu bardzo ciężkie, a nie, wiesz, czas treningu nie jest z gumy, nie rozciągniemy tak tego. Tak jak mówisz właśnie, bo wcześniej pracowałem z trenerem, który był, pewnie znasz, ogromnym zwolennikiem Raimonda, Ren Heyena. No. No i on, że nie, wszystko z piłką i tak dalej. No i przychodzi sezon. Ja ogólnie mówiłem już w pierwszym tygodniu, że intensywność jest za niska, nie? Że nie będziemy przygotowani na sezon. Że zawodnicy ogólnie... Bo to zależy też od poziomu technicznego, bo jeśli piłka jest ciągle wykopywana na zewnątrz,
Czy ewentualnie tracisz na przerwy po prostu dlatego, że albo raz, że wolna intensywność jest gry, to niestety, ale z piłką ciężko jest pracować na pewnych intensywnościach, jeśli nie ma spełnionych pewnych rzeczy. I czasami niestety no, jedynie co nam zostaje, no to wyizolowanie tego. A czy powiedzmy, że są zespoły, w Polsce to jest znowu popularne, u was nie wiem jak bardzo, którzy nie mają dostępu do GPS-u, bo ja wiem o czym mówisz, że jeżeli mamy do wyboru, czyli mamy wybór, no to chyba każdy rozsądny trener wybierze jednak granie w piłkę, no bo to jest granie w piłkę, a nie podnoszenie ciężarów, czy tam bieganie. Ale jednak, nie mając dostępu do GPS-ów i nie mogąc tak dokładnie analizować wysiłku, jaki zawodnicy realizują, to czy pokusiłbyś się o stwierdzenie, że dobrze byłoby jednak uzupełniać trening chociaż raz w tygodniu właśnie biegami? Szczególnie, że tam wiesz, tam masz pewność, ile zawodnik, w sensie jest to w pełni zmierzalne. Wiesz, ile przebiegnie, wiesz, na jakiej intensywności przebiegnie dany dystans i możesz oszacować sobie też, jaki ogólny dystans pokona w czasie tego ćwiczenia. Nie, w trakcie, wiesz, 5 minut biegu 110 na 60, nie, czy coś takiego. Znaczy, ja mogę powiedzieć tak, że mam takie doświadczenie z drużyną kobiecą i tam akurat w ogóle nie używaliśmy żadnych izolowanych biegów, bo mieliśmy dość fajne środowisko i każdy chętny, żeby eksperymentować i jakby współpracowaliśmy razem i każdy był otwarty na krytykę, więc udało nam się stworzyć tego typu ćwiczenia z piłką i byliśmy w stanie wytworzyć taką intensywność, z tym, że to niekoniecznie może być zintegrowane, bo to były tak jakby załóżmy praca bez przeciwnika, ale z piłką, z elementami na przykład repeated sprint ability. I powiem tak, że po 6, rzeczywiście inne rzeczy, tak, bo to nie jest tak, że my robiliśmy to jedną, ale staraliśmy się stworzyć takie warunki z piłką i po 6 tygodniach, jeśli chodzi o okres przygotowawczy, później graliśmy pierwszy mecz i później w sezonie generalnie się dominowaliśmy, tworzyliśmy 30 sytuacji w meczu i jeździliśmy w tom i z powrotem. No nie było mocnych na nas. A powiedz mi, czy uważasz, że badanie w ogóle poziomu wytrzymałości, czy po pierwsze, czy wy badacie w jakiś sposób poziom wytrzymałości, czy według ciebie wystarczającą metodą badania jest obecność, czy tam analiza GPS-ów i samo to, jak funkcjonujecie w danym schemacie taktycznym? Znaczy, kwestia jest tego, jakie są twoje cele, tak? Tam, że niektórzy mogą wierzyć w to, że poprawa konkretnej wartości w izolowanym teście może wpłynąć pozytywnie na jakby tą formę sportową i ten performance jeśli fizyczny, jeśli chodzi o boisko. Czasami to się przydaje, jeśli chodzi o powrót po kontuzjach, tak? Bo mamy wartość zawodnika i wiemy, na jakim poziomie musi być. Być może to, że był na takim poziomie, spowodowało to, że on może doznał kontuzji, tak? Tego nigdy nie wiemy, ale w pewien sposób jakby to daje nam jakiś tam tak zwany baseline. Ja osobiście wcześniej używałem tylko testów po to, tylko żeby mieli właśnie ten baseline i zobaczyć, w jaki sposób te metody, których używamy, załóżmy w ciągu tych 4 tygodni, wpływają na ten wynik testu. I wtedy dawałem feedback zawodnikowi też między innymi, że jest albo za nisko, albo za wysoko na podstawie wcześniejszych danych, które uzyskaliśmy. I wtedy albo miał dodatkowy trening przepisany osobno, albo próbowaliśmy zmienić jego rolę w tych ćwiczeniach z piłką, żeby mógł popracować troszeczkę bardziej. Ja osobiście nie używałem testu takiego, żeby jakby napisać komuś program treningowy, ale używałem tego w taki sposób, po prostu jako wartość, tak? Czyli patrzę na performance meczowy, I teraz rozmawiam z trenerami na podstawie ich subiektywnej oceny, czy oni wywiązują się ze swoich zadań techniczno-taktycznych. Jeśli odpowiedź jest nie, no to teraz kwestia jest, patrzymy na GPS-a, tak? Czy wybiegał to, co powinien wybiegać w meczu? Jeśli odpowiedź też jest nie, no to teraz patrzymy na test. I jeśli w teście jest odpowiedź, że jest generalnie niezbyt, że nie jest fit, tak? No to wtedy pracujemy nad ewentualnie
A czy są trzy rzeczy, na które mogli pracować? Mogłeś pracować nad ustawieniem, tak, technicznym, nad techniką też. Mogłeś pracować nad ewentualnie cechami ewolucyjnymi, bo na podstawie GPS-a ciężko jest stwierdzić, być może po prostu jest leniwy, tak, i nie ma ochoty biegać. Tak, tak. W teście to samo jest, tak? Bo może w teście nie miał ochoty pobiec i po prostu bieg sobie na 80%, tak? Więc no, to już jest ciężkie do oszacowania, no ale największym to, co ma dla mnie największe znaczenie, jest to, co trener powie, tak? Czyli według jego oceny, czy zawodnik spełnia swoje zadania, tak? Czyli zaczynamy od jakby meczu, a później ewentualnie idziemy w dół, patrzymy na GPS-u, ewentualnie na test. Mhm. A powiedz, jeżeli test, to jaki? Jeżeli chodzi o wytrzymałość? Robiliśmy jojo wcześniej, dlatego że Premier League, bo mamy baterie testów, jeśli chodzi o Premier League, czyli musimy jakby po części zrobić ten jojo. Robiliśmy też w okresie przygotowawczym 1500, czyli normalny mas. Ja z kobietami... Na bieżni, czy gdzie? Na trawie. Na trawie robiliśmy. Po prostu wyznaczyliśmy taśmą 300 metrowe okrążenia i mieliśmy dookoła. Z kobietami robiłem na 1000 metrów i wydaje się być ten test sensytywny odpowiednio, żeby wykryć zmiany. A, to nie znam, szczerze mówiąc, na 1000 metrów takiego testu. Znaczy, no to jest właściwie to samo, co... Przepraszam, 1000... przepraszam. Sorry, kurwa, ciężarówka, sorry. Jeszcze raz. Właściwie to samo, co 1500, tylko 1000 metrów. Tylko dlatego, że to zajmuje mniej czasu. Rozmawiałem z tymi i oni byli z nim do tego, żeby zrobić te testy co jakiś czas, tylko że to nie mogło zbytnio wpłynąć na sesję treningową i musi nam zająć określoną ilość czasu, więc pomyślałem, że skoro nie 1500, jest w literaturze 1200, to może 1000 też będzie. Może to nie jest jakoś dokładne i wiadomo, według literatury, ale to dla nas okay, też stronnicze, bo działa dla nas, tak? Nie znaczy, że musi działać dla kogoś. Jasne, właśnie. I nie jest perfekcyjnym rozwiązaniem. I dążymy do tego pytania dla mnie zawsze kluczowego, które zadaję na podcaście, czyli jak mocno według Ciebie teoria koreluje z praktyką? I tutaj chociażby z tego, co powiedziałeś, wiem, że są rozbieżności. I czy ewentualnie Ci się nasuwa inna anegdota niż tą, którą powiedziałeś przed chwilą, gdzie musiałeś zderzyć teorię z praktyką? Nie? Czasem to zderzenie bywa bolesne. Wiesz, no akurat przykład periodyzacji. Znaczy jest tak, że ludzie, znaczy trenerzy przygotowania przychodzą do trenera i słuchaj, masz czas, chcę pogadać, chcę ci pokazać, jak pracuję, tak? Zamiast do trenera, który załóżmy zatrudnił ciebie, tak? I chce z tobą trenować, zamiast przyjść do niego i zapytać się, słuchaj, jak chcesz trenować, jak ja mam cię wspierać, bo tak naprawdę ja jako trener przygotowania motorycznego nie jestem najważniejszą osobą w sztabie, tylko jestem tam, żeby pomagać temu trenerowi przynieść wyniki. Niestety czasami jest tak, że my zamykamy się w tym swoim takim hermetycznym bańce, gronie, takiej bańce. Uważamy, że jesteśmy najważniejsi i że ten trener, który nie pracuje według tych metod, które my chcemy wprowadzić, jest głupi, nie ma pojęcia i możemy sobie wszyscy to powiedzieć. Tak? A czasami jest tak po prostu, że warto poznać filozofię tego trenera, żeby móc zrozumieć ewentualnie to, czego on oczekuje od zawodników. W pewien sposób, jak my będziemy potrzebować tej pomocy w siłowni, z rzeczami siłowni, czy jeśli chodzi o ten aspekt przygotowania, no to jeśli on widzi, że my staramy się zrozumieć, czego on wymaga, no to on nas też poprze, tak? Właśnie, to jest... I to jest... właśnie pojawia się problem tym periodyzacji, bo każdy ma jakby model, w którym kiedyś pracował, myśli, że to jest idealny model, a patrząc na to, co się dzieje na tym najwyższym poziomie, to szczerze powiem, że nie ma idealnego modelu pracy. Jedni pracują o niskich intensywnościach i przynosi im to wyniki, drudzy pracują o dużych intensywnościach, albo w ogóle nie periodyzują swojego treningu, tylko patrzą na to ewentualnie, co się stało w ostatnim meczu i ewentualnie pracują w przygotowaniu przed następnym przeciwnikiem i też im to działa. W ogóle chyba w piłce profesjonalnej to, co przed chwilą powiedziałeś, ma częściej rację bytu, no bo umówmy się szczerze, jak to mówił trener Zub, zawsze to powtarzam, podpisując kontrakt,
odliczasz dni do twojego zwolnienia, nie? Także, no bo rzadko kiedy jest tak, że trener jest na lata. No są przypadki, naprawdę pojedyncze, no nie wiem, możemy policzyć na palcach jednej ręki trenerów, którzy są latami w klubie, nie? Głównie dlatego, że wygrywają, no to wiesz, no to w Anglii jest kilka takich przykładów, no ale powiedzmy taki Arsene Wenger, który nie za dużo wygrał z Arsenalem, relatywnie, no ale był wiele lat, nie? Ale są masę klubów, którzy zmieniają trenerów jak gacie, nie? W trakcie sezonu czterech szkoleniowców, czy tam w trakcie rundy trzech, nie? No, w Polsce jest to popularne. Trener na rok to jest już w ogóle, wiesz, wow, nie? Trener na dwa lata, wow. Także... Tak, tylko jest... właśnie powiem o tego, co powiedziałeś o tej zmianie. Ostatnio słuchałem dość ciekawego wywiadu z profesorem, który studiował Barcelonę pod względem leadershipu. I on właśnie powiedział, że problemem w tych drużynach, które doznają porażki albo nie odnoszą sukcesów, jest to, że właśnie wtedy, kiedy pojawiają się problemy, zazwyczaj klub zwalnia trenera. Bo na początku jest wszystko fajnie, jest zmiana, nowy trener, wszyscy mają nowe nadzieje i tak dalej. I są kolorowe kwiatki, fanfary i tak dalej. Później, kiedy minie ta faza, nagle pojawiają się problemy. I zamiast przewidzieć, bo zazwyczaj te problemy są takie same, tak? Zamiast przewidzieć to, że za jakiś czas te problemy się pojawią i już mieć przygotowane rozwiązania i pewne zasady wprowadzone, to nagle klub decyduje się pozbyć tego trenera. I co jak co, ale za jakiś czas ma ten sam problem. I to się powtarza, to jest to samo kółko. Nie wyciągają wniosków i tak naprawdę z dobrego trenera, którego zatrudnili, bo ten trener pewnie też wyciągnął wnioski, ale niestety nie dostał tej szansy i poparcia zarządu. I został zwolniony. No właśnie, jestem ciekawy, czy to się zmieni, czy to jest bardzo wtedy zależne od, nie wiem, włodarzy, czy dyrektorów, czy osób tylko i wyłącznie zarządzających. Nie? Przecież właśnie jak masz mądrego dyrektora sportowego, który pewnie kiedyś był trenerem piłkarskim, który był w takiej sytuacji, który sam pewien doszedł, jest dojrzały na tyle, żeby zainwestować w kogoś i ma jakąś już stałą strukturę klubu i wie, kogo szuka na tą pozycję, bo wie, jakie są wartości klubu, jaka jest filozofia, w co chce inwestować, czy ewentualnie filozofia jest taka, żeby zainwestować w akademię i później przynieść tych młodych zawodników, no to potrzebny jesteś trener o określonym profilu, tak? Wiesz co? Znaczy wiem, co chcesz przekazać, ale śmiem tutaj podważyć jedną rzecz, że to zależy zawsze od realiów, nie? No. Bo powiedzmy, jest trener, tak? Jest ta historia, o której wspomniałeś. I no, nie wiem, jeżeli śledzisz nasze podwórko, no to w takich sytuacji jest napęczki. I mówimy, w tym sezonie stawiamy na młodzież, nie? Będziemy wprowadzać trzech zawodników co roku do treningu pierwszego zespołu. Przychodzi dyrektor, zatrudniają odpowiedniego trenera, którego podobno poprzez research, opinie i tak dalej, wiesz, wyszukuje. I nagle 5 meczów w pizdę. I co? Bańka pękła. Nagle okazuje się, że jednak wszystko jest źle i trzeba znaleźć innego trenera, bo ten jednak się nie wpasował. Wiesz, o co mi chodzi? No, wiem. To jest to właśnie zderzenie, nie? Że... Ktoś weryfikuje wszystko. Tak, dokładnie. Wynik potem weryfikuje, jeżeli chodzi już o grę, o poważne sumy, nie? Czy tam kontrakty, przyszłość zawodników, Mourinho trenerów, może działaczy. Mourinho przykładem właśnie. Mourinho poszedł do Tottenhamu z ogromnymi nadziejami, ale niestety w tym sezonie mu nie poszło. Ale wydaje mi się, że od przyszłego może być ogromna zmiana. Z Manchesterem było podobnie. Zatrudnili go, wiesz, żeby posprzątał bałagan, żeby wprowadził nową erę Manchester United i nagle konflikt z zawodnikami, wiesz, jakieś różne tam rzeczy też poboczne tam na pewno były, nie? No ale jednak to, co zrobił z Interem, powiedzmy, no to nie udało mi się już mu się potem powtórzyć z klubami, powiedzmy, które były na podobnym poziomie, jak on do nich wchodził, nie? No bo Real Madrid to jest zupełnie co innego. No jest. Zupełnie się. Miki, powiedz mi, czy mógłbyś polecić naszym słuchaczom i oglądaczom YouTube'owym jakieś ciekawe książki, albo może, jeżeli nie masz książki, to może jakiś webinar, może jakieś szkolenie, coś, co pomogłoby im w wyedukowaniu się. Chyba, że w ogóle byłoby zajebiście, jakbym musiał polecić książkę i coś w plusie dodatkowo.
Ogólnie polecam naukę języków obcych. Myślę, że jeśli chodzi o tą wiedzę na rynku angielskim, hiszpańskim, włoskim, jest ogromna ilość. I sam będąc tutaj, w Polsce myślałem, że no, wiadomo, że są na polskim rynku pewne pozycje. Osobiście nie czytam w języku polskim, tylko dlatego, że wygodnie mi się czyta w języku angielskim. Mam wrażenie, że tego jest więcej. I jeśli ktoś ma ochotę na rozwój, no to tak naprawdę, jeśli chodzi o te możliwości, to jest ogrom w języku angielskim. I to może połączyć ludzi, że tak powiem, jeśli chodzi o ten świat amerykański, australijski i angielski. Mnóstwo rzeczy. Od webinarów, od książek, od możliwości ewentualnie wymiany doświadczeń z ludźmi, tak, podjęcia tej rozmowy, nawet poprzez wymianę maili. No, świat jest teraz otwarty na wszystko. Więc myślę, że tak powiem, jeśli chodzi o ten, to język angielski. Jest kilka darmowych szkoleń na takiej platformie Udemy. To podamy w linku w opisie, nie? Okej, okay, to później prześlę. Coś takiego jak Learning How to Learn. To może ułatwić trenerom ogólnie w dość duży sposób, jeśli chodzi o to właśnie, jak usystematyzować tą swoją wiedzę, żeby móc czasami czytając uzyskać więcej z tego, niż tylko zresztą przejść książkę i później zapomnieć, tak? Mhm. Po prostu wiedzę sobie w pewien sposób usystematyzować. Polecam też kurs krytycznego myślenia w taki sposób, żeby po prostu nie tylko uczyć się tego, żeby zapamiętać, ale też, żeby kwestionować to w pewien sposób i móc to w lepszy sposób wykorzystać w swoim środowisku. Przynajmniej moje zdanie jest takie, będąc w tym środowisku naukowym, że czasami, zwłaszcza w tych klubach, często ludzie przyjeżdżają z jakimiś niestworzonymi technologiami i próbują sprzedawać nam rzeczy, które tak naprawdę nie mają w ogóle dla nas znaczenia, ani w żaden sposób nam nie pomogą. I trzeba to jakoś oszacować i zobaczyć, czy rzeczywiście to ma przełożenie na te warunki, w których pracujemy. Jeśli chodzi o tą część sportową, poleciłbym szkolenia w Barcelonie. Teraz jest Barça Innovation Hub. Osobiście byłem na jednym 2 lata temu. Mnóstwo specjalistów z różnych dziedzin, trenerów piłkarskich, trenerów przygotowania taktycznego z Premier League, z La Liga, z Holandii, z Włoch. Ogromna szansa wymiany wiedzy. Tam akurat chyba poznałem Mateusza Oszusta i Rafała Burytę. Rafał to tam jeździ bardzo regularnie. Także, jeśli chodzi o tę konferencję. UKCA też. Akurat dużo rzeczy jest dla nas stworzonych jakby poza zamkniętymi drzwiami, gdzie tylko jakby my mamy dostęp, jeśli chodzi o Premier League, ale na przykład jeśli chodzi o UKCA, no teraz tworzy się taka społeczność piłkarska i tam co roku mamy konferencję w centrum Anglii, w środku Anglii, w East Midlands. I tam przyjeżdżają ludzie z różnych dziedzin, po medycynę sportową, po kontuzję, po technologię, po nawet zwykłą prezentację, jeśli chodzi o właśnie jakby rodzaj pracy w akademii. I są też ciekawi goście, jeśli chodzi na przykład o trenerów i jakby ich aspekt pracy z trenerem motorycznym, więc to też fajnie zobaczyć jakby z ich strony, na najwyższym poziomie, jak to funkcjonuje. I zazwyczaj są to ludzie z 30-40-letnim doświadczeniem i naprawdę fajne historie. Dużo można się nauczyć po prostu przez 2 godziny wykład. I często, jak ja miałem w tym roku, był trener asystent z Manchesteru, który teraz pracuje jako asystent. I to mi otworzyło mocno oczy, bo miałem podobną sytuację teraz z moim trenerem w akademii, gdzie ja się upierałem przy pracy w pewien sposób, on się upierał w taki sposób. No i ten, w sumie generalnie słuchając jego, tak dojrzałem jakby przemyślałem to sobie i rzeczywiście stwierdziłem, że w sumie to nie ma sensu z nim się kłócić, bo ja jestem jakby tą drugą osobą. Nie ma znaczenia, co ja mówię, tylko ja jestem tam, żeby mu pomagać, a nie żeby mu tworzyć problemy dodatkowo. Tak. Co jeszcze? Jest coś takiego jak FMPA, czyli Football Medicine Performance Association, i mi się wydaje, że tam każdy akurat może dołączyć. Mają ciekawe czasopismo, w którym co 3 miesiące publikują jakieś artykuły takie dość bardzo praktyczne. I co roku organizują konferencję, na którą też każdy może się zjechać.
No niesamowici goście. Co roku jest naprawdę ciekawe, ciekawe towarzystwo. I to jest dostępne, tak? Jakby tak każdy dom, to nie jest, nie są te zamknięte drzwi, o których mówisz. Nie, nie, nie. To z Premier League to jest czasami tak, że tylko my tam jeździmy, jeśli chodzi o to, tylko jest dla klubów Premier League. Jest jeszcze takie, nie wiem, jeśli jest w Anglii na przykład polecam FA Medical Society, tam co więc jest takie spotkanie, czy co 3 miesiące i różne tematy z takiej perspektywy praktycznej właśnie, na przykład jakiegoś doktora, który miał ewentualnie konkretną kontuzję, jakieś case study, coś na temat monitorowania obciążeń treningowych, coś na temat ewentualnie kontuzji, coś na temat tego aspektu mentalnego, także takie, i to zazwyczaj jest dość tanie, bo tam chyba 20 funtów kosztuje szkolenie. Podcasty, jest mnóstwo podcastów. A kogo słuchasz? Ja wcześniej słuchałem więcej, teraz już mniej, ale zazwyczaj słucham Pacey Performance. Słuchałem Rugby Strength Coach, All About Wellness, Altis. Altis taki popularny, co? Just Fly, jak jeszcze coś? Just Fly, tak, też. Generalnie jest mnóstwo, w zależności od tego, kto jest gościem, jaki w danym momencie mam problem, czyli załóżmy, jeśli pracuję nad czymś, to szukam konkretnej osoby i zastanawiam się, czy ewentualnie w podcaście uzyskam odpowiedzi na to, co nad czym szukam, nad czym się głowię. Polecam bardzo książkę, teraz wyszła niedawno, James Clear, Atomic Habits, to w polsku, jeśli chodzi o budowanie takich świetnych nawyków. Siła nawyku jakaś. Tak, świetny. I jego, on ma taki, co tydzień wysyła maile z, tam ma 3 różne cytaty, plus jeszcze jakieś pytania. I tak właśnie samemu można sobie przeanalizować i przejść przez te pytania wolnie. Tak jakby, no nie wiem, mi osobiście pomaga to, żeby sobie tak usiąść na chwilę i zreflektować ewentualnie, co się działo w tym danym tygodniu. I powiem szczerze, że czekam. Jedyny mail, który, na który czekam, bo zazwyczaj większość to spamy, na który czekam co tydzień, żeby przeczytać to, co napisał ewentualnie w danym tygodniu, co przygotował. Tak. Są rzeczywiście takie, ja też mam kilka takich newsletterów, co jak widzę, że jest, mówię, dobra, otworzę. Nawet jak czasem jakby nie potrzebuję, to otworzę z ciekawości, co wysłał, nie? No bo przecież nie wiem, co tam naszykował. Miki, ostatnie pytanie, bo tak jak wspominałeś na początku, oprócz tego, że jesteś trenerem w Watfordzie, to jesteś właścicielem, czy prowadzisz swoją działalność związaną głównie ze sport science, z przygotowaniem fizycznym. Powiedz mi, czy jakby docelowo ty chciałbyś iść właśnie w tym kierunku swojej działalności, czy chcesz zostać tutaj, gdzie jesteś teraz i wpiąć się w górę, czy chcesz prowadzić obie ścieżki równolegle? Czyli to zależy, co się stanie w przyszłości. Ja mam jakieś swoje tam cele i nie ukrywam, że w przyszłości chciałbym pracować w pierwszym zespole. Nie ukrywam też, że jakby po pewnym, znaczy mam też aspiracje, że jak już zdobędę jakieś tam, nie wiadomo, jakie doświadczenie, chciałbym wrócić do Polski i zdobyć z drużyną z klasy Ligi Mistrzów. O! Ja się śmieję, ale mam takie marzenie, żeby... Jestem z Gdańska, więc można powiedzieć, że jestem kibicem. Okay. Znaczy, no nie wiem, bo później ewentualnie jak wrócę do Polski i załóżmy trafię na Arkę, no to później będą mnie gonić. Może być. Nie będę mogą cię gonić tylko i wyłącznie za to, że jesteś z Gdańska. Tak. Nie no, marzy mi się to, żeby zobaczyć drużynę z Polski. Tak jak kiedyś na przykład, nie wiem czy pamiętasz, czy czasy oglądałem Wisła i byliśmy blisko tego, żeby awansować do Pucharów Europejskich, do Ligi Mistrzów, do wstępnej no tej rundy. A potem Groklin Dyskobolia. No i naprawdę to fajnie się oglądało i mam nadzieję, że nadejdą te czasy, żeby móc zobaczyć polskie drużyny w Pucharach Europejskich. Nieważne kto, ważne, żeby ta drużyna grała w Pucharach Europejskich. Jasne, jasne. No także... a powiedz, rozwiń swoje sport science, czyli swoją działalność, którą prowadzisz na przykład w mediach społecznościowych. Głównie chcesz się skupić na czym, czy to na razie jest takie dla ciebie oderwanie trochę od codziennej rzeczywistości i uciekasz sobie w tego typu rzeczy?
Powiem szczerze, że to jest jakby takie oderwanie od rzeczywistości. Tam miałem kilka osób, z którymi współpracowałem, ale to na to, że w sezonie jestem dość zajęty pracą w akademii i nie chcę, żeby ta jakość pracy, czy to, co robię na zewnątrz, wpływało na jakość pracy w klubie. Jako że dla mnie osobiście to jest najważniejsze w tej chwili. A też nie chcę nikomu oferować czegoś, co nie będę, czego, do czego nie mógłbym się na 100% jakby zaangażować. Tak? Nie chcę robić rzeczy na pół gwizdka, więc powoli pracuję na tym, żeby stworzyć pewien system i to mi ułatwi sprawę. Jak ktoś ewentualnie napisze, no to w ramach tego czasu, który mam, no to staram się pomóc. Ale na razie to jest tak, że pracuję nad kilkoma projektami i to w ramach tak jakby okazania troszeczkę innej perspektywy, jeśli chodzi o tą pracę tutaj, czy ten aspekt sport science, przygotowania motorycznego, czy też rehabilitację, bo na co dzień też jestem odpowiedzialny za po części programowanie rehabilitacji, tak? Czyli tak jak mówiłeś wcześniej, no, my poniekąd mamy odpowiedzialność ludzi za pewne rzeczy, ale jako że nie jesteśmy jakoś tak bogatą akademią, to czasami mi się zdarzy, że też muszę zrobić pewne rzeczy, które teoretycznie do których powinna być zatrudniona inna osoba, tak? Ale mówiąc jakby z tej perspektywy, powiem ci, że chyba czasami łatwiej, bo nie masz, jak masz więcej osób, to masz więcej filozofii i to ci tylko utrudnia pracę. A tak jak jesteś sam, albo znaczy jak jest was dwóch, trzech, czterech, to wy sobie sami planujecie i pracujecie. Nie ma kogoś, kto ewentualnie dorzuca coś innego, czasami z czym się nie zgodzicie. Znaczy my ogólnie się nie zgadzamy i pracujemy tak, że staramy się ten proces jakby optymalizować i często jest tak, że wymieniamy się opiniami i nie ma z tym problemu, że ktoś mówi mi, a dzisiaj ta sesja była beznadziejna, nie wiem, co ty robiłeś i tak dalej, ale ja bym to zrobił w taki sposób, więc jesteśmy otwarci na tą krytykę, ale kwestia jest tego, że jak masz więcej osób, to czasami tych konfliktów jest więcej, a po prostu na to czasu nie ma. I jakby to w pewien sposób ułatwia tobie pracę, tak mi się wydaje. No to nawet ostatnio, ja lubię też słuchać podcastów pozasportowych, może jakichś różnych biznesowych. Jedną z moich ulubionych jest Mała Wielka Firma. Zachęcam cię serdecznie do słuchania. No i on właśnie ostatnio mówił a propos tego, kiedy się pojawia problem. Problem się pojawia wtedy, kiedy zatrudniasz kolejne osoby, nie? No. I tak jak niektórzy dobrze funkcjonują w korporacyjnych warunkach, ale korporacja działa na zasadach korporacyjnych, czyli są pewne usystematyzowania, pewne mechanizmy, które rządzą, nie? A w takiej działalności w mniejszej grupie osób gdzieś tam budujesz relacje, nie? Działasz, każdego chcesz wysłuchać. W korporacji niekoniecznie każdego się wysłuchuje, nie? Ty masz zadanie A, ty masz zadanie B. Nie ma zrobionego zadania A, to ty odpowiadasz, nie? Nie ma zadania B, no ty bekniesz za to. I tak dalej, i tak dalej. W tym schemacie, o którym ty mówisz, więcej działa się wokół jakiejś tam komunikacji takiej międzydepartamentowej, jeżeli tak to można nazwać. Nie? Właśnie ostatnio czytałem jakąś książkę i właśnie tam w tej książce osoba, która pracowała w korporacjach, mówiła o tej produktywności. Raz o ilości projektów, które masz nadal. Czyli na przykład jeśli ty pracujesz nad trzema różnymi projektami, to nagle już masz 100% energii, na którą możesz w swoim życiu, tak, które możesz poświęcić na różne sprawy. Jak już masz dwa projekty, no to już będzie 50%. Czy tam troszeczkę stracisz, tak? Ale jak już masz trzy, to tracisz 25% energii na po prostu tranzycję pomiędzy tymi projektami. Czyli masz tak naprawdę tylko 75% energii na to, żeby... Czyli już tracisz tą produktywność. I teraz jest kwestia tego, w jaki sposób to wszystko sobie zorganizujesz, zaplanujesz albo oddelegujesz, żeby móc być jak najbardziej produktywnym. Tak, no To jest mega ważne, to też do takich decyzji czasem trzeba dojrzeć. Nie? No. Właśnie też jeśli chodzi o jakby wielkość grupy wpływa na produktywność pracy. I dlatego często jest tak, że w tych większych klubach oni organizują, masz na przykład heada od konkretnego departamentu i ewentualnie jeśli chodzi o spotkanie, załóżmy masz 4-5 osób, które są odpowiedzialne za konkretną działkę i wtedy oni filtrują te informacje do tych ludzi, którzy są na stanowiskach poniżej, zamiast organizować wielki meeting, w którym każdy dyskutuje, bo tak jakby wtedy nikt by się z nikim nie dogadał,
jest mała ilość osób, z którymi po prostu sobie rozmawiają i oni przynoszą te problemy, które ewentualnie ktoś im wcześniej zgłosił i wtedy starają się znaleźć te rozwiązania. Wydaje się, że podobnie jest, jeśli chodzi o nas, trenerów przygotowania motorycznego, jeśli chodzi o pracę z różnymi zawodnikami. Jeśli próbujemy pracować nad różnymi projektami, bo załóżmy ten zawodnik jest jedynym projektem i mamy ich załóżmy 20, 30, 40, to niestety jakość tej pracy z większą ilością zawodników spada. Wiadomo, że możemy sobie stworzyć proces, ewentualnie metodologię, która może zoptymalizować ten proces pracy i widziałem kilka osób, które pracują naprawdę w świetny sposób i mają jakby swój sposób optymalizacji tego programowania, czy dzielenia te osoby na grupy właśnie, czy testowania ich na początku, ewentualnie przesiewania ich na podstawie tych testów w różnych grupach. To jest jeden ze sposobów, tak, że jest mnóstwo ciekawych rzeczy. Jasne, że tak. Słuchaj, Miki, no bardzo Ci dziękuję. Bardzo Ci dziękuję za to, że chciałeś się podzielić ze mną i z naszymi słuchaczami i oglądaczami swoją wiedzą. Ja uważam, super ciekawą rozmowę, długo nam się zeszło, ale uważam, że każda minuta poświęcona na zarówno oglądanie, jak i słuchanie tego odcinka jest w 100% produktywnie i efektywnie wykorzystanym czasem. Dziękuję bardzo. Słucham? Coś przerwałeś? Teraz mam nadzieję, że nie potrzebował tłumacza. Mam nadzieję, że nie będzie potrzebował tłumacza, bo jednak ten polski język... Słyszysz? Halo? No teraz powiedz. Mam nadzieję, że nikt nie będzie potrzebował tłumacza. Nie, bo spoko. Masz akcencik, muszę przyznać już. Mam problem z językiem polskim, nie ukrywam, bo na co dzień no jednak go nie używam, więc... Masz już akcencik taki, przeszło ci. No to co, Miki, raz jeszcze bardzo serdecznie Ci dziękuję. Nie wiem, czy chcesz jeszcze coś powiedzieć? Wszedłem Ci w słowo? Czy nie, w sumie nie. Jeśli ma ktoś ochotę na kontakt, to zapraszam do kontaktu. Pewnego tam, nie wiem, czy ewentualnie... Podamy w opisie wszystko, no. Jeśli ktoś ma jakiekolwiek pytania, to zapraszam. Jeśli ktoś będzie w Londynie, to też zapraszam o kontakt. Może jakiś wspólny wyskok na mecz. Coś może się uda zorganizować także. Okej. Także raz jeszcze Mikołajowi bardzo dziękuję, a Was wszystkich zachęcam do subskrybowania tego kanału i do dzielenia się tym odcinkiem dalej. Niech ta przydatna informacja idzie w świat. I zapraszam Was do kolejnych odcinków podcastu Motoryka w piłce nożnej z Zakulis. Pozdrawiam i cześć. Dziękuję bardzo, Michał.